witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku, spójrzcie, mam dla Was taki fajowski zestawik, a jest to psia mamuśka, a nazywa się on dokładniej Kiki i jej szczeniaki. No właśnie tak, ale gdzie one są? Ja ich na początku nie widzę. Zostawcie kciuka w górę i szukamy ich. Okej, to spójrzcie, tak wygląda oczywiście nasz psia, którego za chwileczkę sobie rozpakuję z pudełeczka. Tutaj mamy szczeniaki, orajciu, czy to będą takie tutaj gdzieś w tym pudełeczku? No dobra, zaraz się słuchajcie, przekonamy. Pudełeczko jest bardzo fajne, możecie sobie je oczywiście tak wiecie owziąć, widzicie? Troszeczkę służy jak taki właśnie transporter dla psiaków. Tutaj z tyłu mamy jeszcze, spójrzcie, pokazaną właśnie naszą psią mamuśkę, a tutaj mamy jeszcze kolejną, czyli to jest Mandy. Ja akurat dzisiaj mam właśnie Kiki i ją Wam dzisiaj pokażę, moi drodzy. To co, może sobie rozpakujemy, jak już mam po tej stronie, to powyciągam sobie tutaj te właśnie takie, spójrzcie, zabezpieczenia. Okej, okay, delikatnie to też tak wyciągnę, okej. Okay. No i teraz trzeba wyciągnąć na moją psią mamuśkę. Czekajcie, czy to mi się tak łatwo uda, czy mi się nie uda tego wyciągnąć. Coś tutaj mi się, słuchajcie, to zaklinowało. Okej, okay, ale dobra, idzie jakoś w miarę spoko. O rany, jaki ten karton jest ogromny. Dobra, mam już mamuśkę i spójrzcie, o rany. Spójrzcie w ogóle, jaką mamy ładną psią mamuśkę, czyli Kiki. Cześć, słodziaku mały. A gdzie są te twoje szczeniaczki? Słuchajcie, może one się tutaj gdzieś zagubiły? Ale jak tak tutaj dotykam brzuszek Kiki, to chyba są tutaj, słuchajcie, w brzuszku, o raciu. No dobra, na początku w ogóle spójrzcie w ogóle na tą Kiki, jakie ma futrzaste uszka, troszeczkę się rozszochrała w tym kartonie, więc wydaje mi się, że oczywiście fryzjer będzie jej potrzebny, a jej fryzjerem to będę ja. Uczeszemy jej jeszcze, oczywiście spójrzcie, jej puchaty taki ogon, cała jest taka mięciutka, więc bez problemu możecie się do niej, słuchajcie, przytulić. Ma oczywiście jeszcze kokardki, jedną tutaj spójrzcie na główce, drugą koło ogonka, a tutaj ma taki ładny naszyjnik w kształcie serduszka. Okej, okay, no dobra, to popatrzcie w ogóle jeszcze raz na psią mamuśkę, jaki ma ten ogon taki, spójrzcie, mirusiński, taki w ogóle puchaty. Zobaczcie, widzicie? O, możecie robić, nie wiem, różne fryzury, możecie sobie go ułożyć o, w ten sposób. Możecie trochę go, spójrzcie, rozczochrać, będzie taki, o, widzicie, taki jakby piórko troszeczkę. I tak samo z jej uszkami, ale tutaj nie będziemy, słuchajcie, jej tak czochrać. Ogon to wiadomo można, ale tutaj ją, słuchajcie, może sobie troszeczkę uczeszemy. Ja rozpocznę może od ogonka. O, popatrzcie, widzicie? Urajciu! O, dobra, tu będzie miała już rozczesane. Teraz może tutaj troszeczkę, o, spójrzcie, po ciałku, ale to fajne, mięciutkie, zostawia takie fajne ślady, widzicie, po szczotce. Oczywiście szczotki nie było w zestawie, ja sobie tutaj oczywiście pożyczyłam od innego zestawu. O, uczeszemy ucha, jedno uszko jest już rozczesane, widzicie, jakie piękne. Teraz jeszcze tutaj, o, z tyłu, spójrzcie, jakie ma rozczochrane tutaj te swoje włoski. Okej, okay, to też poprawimy. Muszę to robić całkiem, słuchajcie, delikatnie, żeby jej tych włosów po prostu nie pourywać, bo takie ładne, piękne, bialutkie. Ona mi się w ogóle kojarzy z taką, słuchajcie, psią księżniczką. Okej, okay, chyba już mamy ją rozczesaną, więc czas, słuchajcie, szukać tych maluchów. To spójrzcie, gdzie jest psiak? Zaraz będzie, spokojnie. Przygotowałam dla niego taki, oczywiście, mięciutki kocyk. Ja go teraz tutaj właśnie położę na tym kocyku, żeby było jej po prostu wygodnie. Spójrzcie, chyba jej się podoba. I uwaga, moi drodzy, akurat psia mamusia będzie musiała urodzić swoje słodkie właśnie szczeniaczki, moi drodzy. Dlatego ten brzuszek jest tutaj taki troszeczkę grubiutki. Szczeniaczki są o tutaj, spójrzcie. Jak naprawdę sobie dotkniecie tego pieseczka, to tutaj jest troszeczkę taka grubiutka i ma większy brzuszek. Wydaje mi się, że to już chyba czas, słuchajcie, więc uwaga, uwaga, połóżmy sobie ją, o, tak troszeczkę, słuchajcie, na boczku, o, widzicie? I tutaj delikatnie możemy odpiąć, słuchajcie, tego rzepa i szukamy tutaj malutkich zwierzaczków, ulala. Okej, okay, widzę już tutaj jakieś malutkie łapki. Któż to będzie pierwszy? Sprawdźmy to i hopsa! O rany, mamy małego szczeniaka! Spójrzcie, jakie to w ogóle malutkie! Przyczepił się do rzepa. O rajcie, ma taki jakby biały, spójrzcie, taki kaftanik, o rany, noworodkowy! Jakie malutkie uszka, niebieskie oczka. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest małe, jaki malutki ogonek. No dobra. Okej, okay, pierwszy szczeniak jest już, słuchajcie, wyciągnięty, więc położę go sobie na razie, o, tutaj z boczku, niech sobie tam ładnie czeka.
na swoje, słuchajcie, siostry lub braciszka. Okej, okay, tu mamy coś, słuchajcie, większego. O nie, muszę chwycić tak za głowę, bo inaczej tego nie wyciągnę. Bardzo delikatnie i uwaga, hopsa! Mamy kolejnego spuście szczeniaczka. Tym razem jest w takim spuście różowym, jakby w działku. W ogóle są takie mięciutkie. Też ma tutaj oczywiście różową, tak, słuchajcie, taką kokardę. I do tego ma jeszcze różowe takie uszka i plamkę na oczku, widzicie? Ale też ma spójrzcie niebieskie oczy, no dobra. I szukamy kolejnych dzieci. I mamy tutaj, wow, kolejny szczeniak. Co to, słuchajcie, chyba wszystkie dziewczynki. Ta wygląda podobnie do tej spójrzcie, co przed chwileczką ją wyciągnęłam. Może to są bliźniaczki? Zaraz, słuchajcie, zobaczymy, czy są rzeczywiście do siebie podobne, no bo wyglądają w sumie tak samo. Okej, to sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze się skrywa, ale nie, widzicie? Tutaj już nic, słuchajcie, nie ma, więc zapinamy mamuśkę z powrotem, o, w ten sposób i możemy ją, o, położyć. Właśnie niech sobie odpoczywa ładnie, bo się troszeczkę chyba, słuchajcie, zmęczyła. Jeszcze trochę mogę ją, słuchajcie, tutaj uczesać, o, poprawić jej fryzurkę, bo się znowu oczywiście rozczochrała, tutaj jeszcze uszka. No dobra, i wydaje mi się, że już jest w porządku. I teraz spójrzcie jeszcze raz na te jej malutkie bobasy. Tutaj jest chyba najmniejszy bobas w takim białym, jakby spójrzcie, śpioszku. One są naprawdę bardzo mięciutkie, też się można do nich fajnie tak przytulić. Główki mają takie strasznie, słuchajcie, twarde. Dobra, tu mamy pierwszego szczeniaczka. Tutaj jest drugi szczeniaczek. Spójrzcie, widzicie, troszeczkę już taki większy jakby. I ma większy ogonek. Cała taka różowa. Tutaj ma oczywiście kombinezonik, ten, czy po prostu tą swoją sieć taką białą. I też ma różową kokardkę. I tutaj obok jest taki sam piesek. Zobaczcie, widzicie? Są to bliźniaczki, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko ta ma na przykład więcej różowego na główce, a ta mniej. A ten jest takim jakby, spójrzcie, innym rodzynkiem. Okej, okay, to czas wykąpać malutkie, słuchajcie, szczeniaki, który idzie pierwszy do kąpieli. Chyba te dwie, słuchajcie, zobaczcie, jak się cieszą w ogóle. Do tego małego sobie ostawimy tutaj na boczek, jak sobie siedzi przy mamusi. Okej, okay, chyba się troszeczkę boi, skoro tak się schował. Ja tutaj przygotowałam, spójrzcie, białą taką wanienkę, numer 1 i numer 2 różową wanienkę. Spójrzcie, o, widzicie? Dobra, czyli co, jednego szczeniaczka wkładamy sobie tutaj. Uhuhu, wow, one się, spójrzcie, zmieściły, dobra. Teraz druga i mogą się pluskać, spójrzcie. Możemy je, o, tak tutaj jeszcze, spójrzcie, wyszorować. O, delikatnie, po grzbiecie, tak samo z drugim szczeniaczkiem, o, widzicie? No dobra, mam nadzieję, że im się podoba, nie uciekają z tej wanienki. No dobra, możemy jeszcze je tutaj troszeczkę, spójrzcie, wypielęgnować tą szczotką taką dużą, tylko musicie uważać, żeby tutaj nie, i tak bardzo, słuchajcie, nie podrażnić. Okej, okay, dobra, wydaje mi się, że są już wykąpane, więc je sobie wyciągamy. Hopso, uhuhu, pierwszy szczeniak wyciągnięty. A teraz czas na drugiego szczeniaka. Okej, okay, te są już czyste, pachnące, to niech sobie usiądą tutaj. A teraz czas na tego małego. O, widzicie? Spójrzcie, ciekawa jestem, czy on się zmieści z tej wanienki idealnie. O rany, on tutaj nawet się naprawdę, że tak powiem, topi w tej wannie, widzicie? Bo tamte były troszeczkę większe szczeniaczki, a ten jest najmniejszy. Ale wydaje mi się, że bez problemu tutaj też go ładnie wykąpiemy. O, super, jeszcze go tutaj też wyczeszemy, moi drodzy, o, troszeczkę po główce, no i kąpiel udana. Okej, to kąpiel udana, wyciągamy małego, słuchajcie, szczeniaczka, czyli małego bobasa najmniejszego, wanienki sobie odłożę na boczek, chodź tutaj mamuśka. Okej, szczeniaczki masz wykąpane, teraz tutaj je ładnie sobie pilnuj, spójrzcie, niech szczeniaki idą do swojej mamusi, jeden, drugi i trzeci szczeniak, wow, i cała rodzinka w komplecie. To kochani, w dzisiejszym odcinku pokazałam Wam Kiki, uhuhu, takiego puszystego, spójrzcie, psiaka. W ogóle mi się bardzo podoba jej ogon, zobaczcie, jaki jest taki futrzosty, jak pędzel wygląda. No i ona dzisiaj oczywiście urodziła 3 słodkie szczeniaczki. Jeżeli ta zabaweczka Wam się spodobała i ten słodki psiak Wam się też spodobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!